Anna Szafrańska, właśnie tak. Czyta Agnieszka Postrzygacz. Nic mnie już z nim nie łączy. Powtarzałam jak mantrę, biorąc głębokie wdechy. Dam radę. To już historia. Ogarnij się, Stefi. Zacisnę zęby i dam radę. I kiedy chciałam przekręcić kluczyk w stacyjce, stary rzęch zdechł. Nie! Szepnęłam przerażona. Przekręciłam jeszcze raz. Spod maski wybuchł kłąb pary, a silnik zaczął głośno ryczeć. No do cholery. To jakiś żart losu, czy jak? Warknęłam w myślach. Akurat teraz, kiedy żałuję swojego zachowania i obiecuję poprawę, akurat teraz ty, Boże, musisz mi dać nauczkę. Szkoda, że na lekcję pokory nie mogłeś wybrać jakiejś szosy albo chociaż cywilizowanej uliczki, a nie szczere pole. Wyskoczyłam ze Skody, wzniecając tumany kurzu. Cholera! Wrzasnęłam z rozpędu, uderzając obcasem w koło starego rzęcha. I natychmiast zorientowałam się, co zrobiłam. Miałam gdzieś, czy po dziurawie oponę. Ale gdybym zarysowała moje ulubione czułenka od Prady, cudem zdobyte podczas tygodnia mody w Paryżu, oj, rzęch królowałby na najbliższym złomowisku. Rzadki widok. Obejrzałam się przez ramię. Za mną stało czarne Mitsubishi, wersja terenowa, a z fotela kierowcy szczerzył się do mnie facet. Ale, ożeż ty wcara, ale jaki facet? Wystarczyło, że zobaczyłam jego twarz i z miejsca go kupiłam. Ciociu Beatko, wykrakałaś. W ogóle kiedy on przyjechał? Byłam tak zajęta wkurzaniem się na rozklekotany pseudosamochód i lamentowaniem nad swoim niewydarzonym życiem, że nie słyszałam przejeżdżającego auta. I dopiero wtedy dotarło do mnie, co ten facet powiedział. I zerknęłam po sobie. Jedną rękę miałam opartą o karoserię, a drugą trzymałam na kostce, żeby jak najlepiej widzieć buty. I byłam wypięta. Niech to. Wyprostowałam się jak struna, prawie, ale tak minimalnie się zataczając. To chyba stwierdzenie nie na miejscu, odpowiedziałam z całą dumą, jaką jeszcze miałam. Parsknął. Wysiadł ze swojego auta i stanął przede mną, bezczelnie prezentując się w całej okazałości. Był wysoki. Oj, ciociu. Na tyle, że w moich niebotycznych szpilkach sięgałam mu zaledwie do ramion. Umięśnionych i barczystych ramion. Czytała Agnieszka Postrzygacz. Anna Szafrańska, właśnie tak, wydawnictwo Nowe Res.